Uważaj, gdzie stąpasz. To bardzo dobre hasło i mogłoby się tyczyć zarówno tej gry z chodzeniem po szybach, jak i ogólnie właściwie klocków chińskich. Siemano, klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się, no może nie po raz ostatni, ale na pewno z ostatnim opakowaniem, jeżeli chodzi o tematykę Squid Game'u. No jeżeli jesteście ze mną tu od dłuższego czasu, to już wiecie, że no te klocki tutaj zawitały. Jeżeli nie jesteście od dłuższego czasu, to zapraszam do zostawienia subskrypcji wraz najlepiej z dzwonem, by filmów nie przegapiać. Jak widzicie, mamy tutaj numer 4, czyli pierwsze 3 opakowania już były. To jest ostatnie, finalne, przy czym nie jest to nasze ostatnie finalne spotkanie ze Squid Game'em na tym kanale, ale nie obiecam Wam, kiedy będzie kontynuacja. Tu macie taką krótką zapowiedź, co było w innych odcinkach, ale po prostu wpadnijcie tam, zobaczcie wszystkie figurki jeszcze, jakie tutaj mamy. No i cóż, dzisiaj spotykamy się z czwartym, ostatnim opakowaniem, w którym znajdziemy Irakijczyka i pana z trójkątem, strażnika z trójkątem. Z czym my się tu spotkamy? Klasyka chińska, czyli no pognieciono opakowanie. Nie myślcie, że to ja zrobiłem, to już tak było. No instrukcja, która była całkiem okej, ale oczywiście, no w takim stanie, wiecie, czasem ciężko się po prostu buduje, bo musimy walczyć z tą instrukcją zamiast, kurczę, walczyć z budowaniem. No to właśnie tak to wygląda. No i oczywiście z zestawem, który wygląda w taki oto sposób i faktycznie ma on kilka zalet, to na pewno, ale oczywiście ma też wady, ale po kolei. Zacznijmy może, no właśnie, no nie chciałem powiedzieć, zacznijmy może od zalet, ale właśnie widzicie, troszkę nie rozumiem tutaj tego motywu, co właśnie go widzieliście, czemu to zostało tutaj w taki oto sposób zrobione, że jak widzicie, mamy tutaj ten oto element, a tu mamy płaski. Nie wiem, czemu nie zostało zrobione to w ten sposób. Aha, dobra, chyba powoli kumam, to mogłoby nie pasować. Czekajcie, tu mi wchodzi, a tu... Nie no, powinno pasować. Nie, dobra, nie pasowałoby. Ale to trzeba było pokombinować, żeby pasowało, a nie w ten sposób. Natomiast to jest na pewno na minus, że widzicie to, nam może z hipkiem odejść. Natomiast na pewno na plus, co chciałbym pochwalić, to przezroczystość chociażby tego tutaj elementu. Czyli się da, widzicie, Lego, da się. Róbcie też więcej takich elementów w ogóle. Tak samo i tu. Spójrzcie, autorski element. Większy rozstaw jest tutaj tych chwytaków. Czyli to nie jest taka chamska podróba. Hehe, chciałoby się rzec. Natomiast, o, bardzo łatwo niestety to i tak się rozszczepia. No i tu przechodzimy do największej wady tych klocków, ale to chyba jest wada większości, można powiedzieć, Chińczyków, AliExpressonów, czy tam Shopee, bo akurat to kupiłem na Shopee, czyli wada pod tytułem całkiem spoko to wygląda, albo nie najgorzej to wygląda, ale zdecydowanie gorzej i niestety jest z bawalnością, z funkcjonalnością i z ruchliwością. To w ogóle, jak widzicie, się może też rozjechać, bo tutaj ta podstawka też nie jest zbyt stabilna, możemy coś tu nacisnąć i widzicie, co się robi, dzieje się brzydko. Natomiast bardzo chciałbym też docenić to, że mam tutaj w ten sposób szyby. Oczywistym jest, że gdyby tak były zaznaczone szyby, to nasi zawodnicy w konkurencji tej, no mieliby zbyt prosto, by po tym przeszli. Jednakże no same przezroczyste szyby też by tutaj były złe, bo wyglądały po prostu jak tafla przezroczysta, więc mimo wszystko, wiecie, no z takiego krakowskiego targu oceniam to na plus, z racji właśnie tego, że no, że widać to i wiemy w takim razie, o jaką grę tutaj chodzi. Początkowo też zastanawiam się w ogóle, o co chodzi z tymi kolorami, że tu patrzcie, mam po jednej stronie tu, tu fioletowe, a po drugiej to, ale bardzo szybko się domyśliłem, że oczywiście tu chodzi o kolory strojów i że tu mamy początek, czyli naszych strażników i ich kolor, no różowy, czerwony, kurczę, cały czas trwa spór, moim zdaniem to jest różowy, nie jakby, no ale większość twierdzi, że czerwony, a po drugiej ten turkusowy, czyli kolor naszych zwycięzców. Spoko, pomyślane, widać, że wiecie, to nie jest tak po prostu na odwal się zrobione, że ktoś tu jednak jakieś ambicje miał, chociaż stało nad nim grono szefów mówiących szybciej, 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 bo serial już wyszedł i potrzebujemy jak najszybciej puścić te zestawy na Shopee. No to ktoś tam jednak miał ambicje, żeby mimo wszystko w tym czasie coś pokombinować, coś porobić. No właśnie, tutaj jak widzicie, bo mogliście to zobaczyć, to wszystko zrobione na plejcie, w ten oto sposób, też 2x8 przezroczystym całkowicie. No i poza tym, że to się całkiem mocno rozpada i chwieruta, no to nie jest źle, jeżeli położymy na półce i stoi. A figurki, no bo tu właśnie. Dotychczas na te figurki jakoś specjalnie nie narzekałem, bo nie było źle. I tutaj również powiedziałbym, że nie do końca jest źle, jeżeli chodzi o ich wygląd. Niestety, przy tej figurce, uwierzcie mi, no z 10 minut walczyłem, nie da się tych rączek wcisnąć. Nawet te, dobra. Aha, a teraz jak na złość weszły. Ale spójrzcie na moje palce, jak one wyglądają, czy ten, ale kurczę, ała, drugiego już nie wcisnę, nie ma opcji. Ej, serio, wiecie, to jest jak ze słoikiem, nie? Ktoś wcześniej poluzował go. No i tego nie ma opcji.
Nie, tego nie ma opcji, bo spuścił moją dłoń, tego nie ma opcji, bo może mi palec musi odpocząć. Ała, serio, ała. Więc to nie jest zbyt do końca, moje to jest dobre. A teraz jak wcisnąłem, to ta dłoń się w ogóle, ała, nie rusza. Widzicie, kolejny odcisk. Tak jak mówiłem, są to te figurki, które lepiej wyglądają, niż się nimi idzie bawić. I tutaj nie jest inaczej. Przy czym, no, inaczej miałoby, że to jedna ręka nie weszła, druga weszła, ale się nie kręci. No cóż, poza tym strażnik jest ok. Troszkę się czepiałem wcześniej tej mało widocznej kieszonki i dalej będę się jej czepiał. Poza tym naprawdę nie jest, kurczę, źle. I tak samo jest Irakijczykiem, ponieważ tu pierwszy raz nie jest Chińczyk, a Irakijczyk. No widzicie, tam się to z tyłu po prostu też wala. To jest właśnie problemem. Irakijczyk w miarę spoko, ma tutaj tą zdziwioną minę, no mocno z tego odcinka z kulkami. Numer tylko tutaj dwa widoczny spod kurty, ale tutaj jest 229, całkiem spoko widoczne. Jeżeli chodzi o jego wygląd, no jest ok. Może ciut minimalnie zbyt brązowy, jak dla mnie, to taki wpadający w murzyństwo. No ale jakby, no i tak nie jest mimo wszystko źle. No i te włoski też takie trochę rozczochrane. On miał troszkę ciut inne włoski, ale to też nie będę wymagał, żeby Chińczyki zrobiły totalnie dedykowany dla niego odlew. Lego może by to zrobiło, oczywiście, że Lego nie wyda nigdy Squid Game, ale gdyby, to pewnie by to zrobili, dedykowany odlew włosków, no ale nie zrobią na pewno, więc co my możemy, a przypuszczam, że też mogliby nie zrobić, mimo wszystko mogliby nie zrobić, no ale może czas podsumować. Tak jak i teraz widzicie, z takiej wysokości ktoś spadając z tych szyb na pewno by się nie zabił, tak i wy nie zabijecie się kupując te klocki. Zdecydowanie bardziej, podsumowując już wszystkie poniekąd serie, są one lepsze, jeżeli chcemy sobie kupić, postawić na półce, by jeżeli przyjdzie do nas jakiś znajomy, a akuratnie fan Squid Game'u czy Netflixa w ogóle, spojrzy za szybę i powie, kurczę, masz Lego Squid Game, a ty mu powiesz, no, i on się na to nabierze, nie, bo będzie myślał, że to Lego, ale ty mu powiesz, nie dotykaj gablotka na szybę, to wtedy spoko. Faktyczna jakość klocków jest tutaj niestety gorsza, więc jeżeli chcecie je do zabawy, to już tutaj możecie takiej radości z tego nie czerpać. Innymi słowy, gdybym miał im wystawić ocenę za wygląd, byłoby to mniej więcej, no nawet koło 8 na 10. Niestety, jeżeli miałbym wystawić im ocenę za zabawę, no to by zdecydowanie było to 5 na 10. Oczywistym jest, mieliśmy gorsze i lepsze konstrukty. Mieliśmy zdecydowanie takie huśtawki, które już w ogóle nam się przewracały, no właśnie. Ale mieliśmy jej konstrukty całkiem stabilne. Mieliśmy też przede wszystkim to, że wiecie, tutaj dla figurek to było ważniejszy chyba ten zakup, bo takiej źle go nie otrzymujemy. Więc jakby, no teraz musicie sami dojść do tego, po co wam właściwie by to wszystko tutaj było. Jeżeli, tak jak mówię, po to, by się tym bawić, no to musicie na to uważać. Jeżeli postawicie sobie w gablocie, będziecie w pełni, moim prywatnym zdaniem, zadowoleni. Nie patrzcie, że to się tak przewraca. To się tak przewraca, bo mam trochę krzywo stolik, bo aktualnie robię małe przemeblowanie na strychu, no i długa historia. Moi drodzy, mam nadzieję, że z Squid Game'em wam tutaj pomogłem, że już macie większą jasność, że tak powiem, jak ci ludzie z szybami, które są dobre, a które złe. Ja na pewno zostawię je sobie w takiej formie, gdzieś będą stały i robiły za ozdobę, a kto wie, może jakiś serial z nimi wyjdzie, moi drodzy? Kto wie, na tym kanale? Chcecie, nie chcecie? Piszcie w komentarzu, bo mało osób dociera do końca, więc pewnie będzie mało komentarzy, że chciałby ten serial, a tak to może będzie więcej, nie? Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że pozostałe odcinki też już ze Squid Game'u widzieliście. No i że będziecie w przyszłości oczywiście na moim kanale. Bye!